galerii Atut przy klubie osiedlowym KSM otwarta została kolejna wystawa. Tym razem ekspozycja składa się z kilkudziesięciu prac ceramicznych wykonanych przez około 50 osób. Wystawa jest pokłosiem realizowanego w tym roku projektu pod nazwą Konecka Pracownia Ceramiczna. Był to wspólny pomysł Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych Nasz Kącik i klubu KSM-ek. Projekt skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych i pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz mających zainteresowania plastyczne. Pracownia ceramiczna w klubie osiedlowym KSM-ek ma już kilka ładnych lat. Pan tutaj od początku się zajmuje tą pracownią, czuwa nad nią. Proszę powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło i czyja to była inspiracja? Pracownia powstała w 2005 roku, więc 7 lat już. Powstała z inicjatywy osób związanych ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych Nasz Kącik. Musiałbym przytoczyć całą długą historię, ale muszę powiedzieć, że inicjatywa wyszła właśnie od członków stowarzyszenia, a szczególnie od pana Adama Dzierzgwy, który ideę taką przywiózł, pracując w wolontariacie europejskim w Niemczech. I tym sposobem pracownia ruszyła u nas. Przez te prawie 7 lat chyba dość duża grupa tych chętnych osób do lepienia w glinie tych przepięknych rzeczy, które później Państwu zaprezentujemy. Proszę powiedzieć, jak to się zmieniało, w jakim wieku byli ci uczestnicy i mniej więcej ile tych osób przez 7 lat przeszło przez, można tak powiedzieć, Pana ręce? Gdybym prowadził statystykę, mógłbym dosyć precyzyjnie odpowiedzieć, natomiast takiej statystyki nie ma. W związku z tym powiem tyle, że kilkaset osób się przewinęło. Jest to na zasadzie takiej, że często młodzi ludzie, którzy przychodzili do pracowni, w tej chwili już dorośli, z powodu wyjazdu na studia, zmiana miejsca zamieszkania, przychodzą następne osoby, które realizują sobie te czynności, praca w glinie, w pracowni. Dzisiejsza wystawa jest pokłosiem projektu. Proszę powiedzieć, kto sfinansował ten projekt, skąd były pieniążki i ile osób uczestniczyło w tym projekcie? Ten projekt jest realizowany wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy, z burmistrzem. To już jest, nie pamiętam dokładnie, czwarty albo piąty projekt realizowany w naszej pracowni, bo jeszcze nadmienię, że pierwsze projekty, które zostały zrealizowane, były w ramach pomocy unijnej, finansowane przez Unię Europejską, w ramach programu Młodzież. Natomiast ten, który teraz realizujemy, jest pokłosiem właśnie współpracy z Urzędem Miasta i Gminy. Trwa od miesiąca do końca roku, czyli do grudnia jest realizowany projekt. Chciałem powiedzieć, że w ramach projektu, oprócz pracy w ceramicznej, w pracowni, uczestników w tej chwili mamy ponad 50 osób. Jest jeszcze kilka wydarzeń, które będą miały miejsce, miały już miejsce i będą miały miejsce. To znaczy, na przykład 2 tygodnie temu byliśmy na wycieczce w Ćmielowie, gdzie mogliśmy zapoznać się z produkcją ceramiki artystycznej. Oczywiście wszyscy uczestnicy brali udział w warsztatach, które nam zaproponowano w fabryce w Ćmielowie, czego efektem będą różyczki, róże wykonane przez wszystkich uczestników wyjazdu. Następnie teraz jest wystawa
która będzie trwać około 2 tygodni. Wystawa tych prac, które, no, które są jakby przedmiotem wystawy. I we wrześniu jeszcze będzie jeszcze jedna wycieczka warsztatowa do Wielkiej Wsi, gdzie znajduje się Wiejska Pracownia Ceramiczna pani Jerzminy Gąsiorowskiej. Tam uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami wypałów plenerowych, między innymi wypał raku. To jest japoński metoda wypalania ceramiki. I jeszcze przed końcem roku, czyli jakby na zakończenie projektu, będzie jeszcze jedna wystawa produktów tych, które zdołamy zrobić w pracowni. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy klubu. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.